który posłużył za kanwę filmu, jaki Państwo za chwilę obejrzą, nadany został przed 2 laty w miejscowości First pod Norymbergą w Niemieckiej Republice Federalnej. Adresatem było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu. Na 3 kartkach papieru zawarte zostały wstrząsające relacje. Wyznanie człowieka, którego sumienie obciążają liczne zbrodnie. W czasie, jaki minął od nadejścia tego listu, udało się rozszyfrować jego autora. Autorowi starczyło odwagi na wyznanie swoich zbrodni. Nie starczyło mu jej jednak na podpisanie listu. Kiedy rok temu opublikowałem list mordercy, otrzymałem 10 listów od czytelników z całego kraju. Różne były opinie na ten temat. Jedni pytali po prostu, dlaczego przypomina się dzisiaj tą makabrę. Inni, czym kierował się autor, że pisze o tym do nas, świadków zbrodni, ofiar zbrodni. Dlaczego nie pisze o tym do swoich rodaków, tym, którzy do dzisiejszego dnia nie wierzą w to, co wyprawiali ich ojcowie, bracia w Polsce. Było różno, było wiele ocen. I właśnie te oceny, te myśli posłużyły za główną kanwę i myśl przewodnią filmu, jaki dzisiaj prezentujemy. Dlaczego ja mam to czytać na głos, na co? Dlaczego? Przecież to nie są moje słowa. Przypadkowo dowiedziałem się od kolegów Polaków z Altenbergu, jest polska organizacja i chcę do tej organizacji wkrótce... Chcę do tej organizacji w skrócie opisać w tym liście moje zachowanie w czasie wojny. Urodziłem się w Polsce. Chodziłem do szkoły w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 30. Ojciec pracował w fabryce broni w Radomiu. No tak, tak było. Zarabiał bardzo dobrze. Także nam nic nie brakowało. Rodzice wpajali od młodych lat nienawiść do Polaków. Przeważnie moja matka nienawidziła Polaków. Gdy nasze wojska wkroczyły do Polski, to rodzina nasza przeprowadzała się do Godowa pod Radomiem. W Godowie mieszkały sami Niemcy. W wiosce tej przed wojną odbywały się tajne organizacyjne zebrania. Na tych zebraniach uczono nas dywersji, jak również obsługiwania się z bronią. Broń otrzymywaliśmy z Łodzi i Bydgoszczy. W 1939 roku w grudniu wstąpiłem do SD Gestapo w Radomiu. Miałem okazję wyżycia się na Polakach, ponieważ brałem udział w aresztowaniach wraz z wykonywaniem wyroków śmierci. Ponieważ znałem dobrze okolice, zlecono mi, żebym obrał teren nadający się do masowych rozstrzeliwań. Wyjechałem z kolegami za miasto, gdzie teren jak najbardziej do tego odpowiadał. Miejscowość piaszczysta nazywała się Firley. Wkrótce zaczęło się częściej odwiedzać tę miejscowość. Wywoziliśmy skazanych, powiązanych... Ja nie mogę tego czytać. Ja się denerwuję. Wkrótce zaczęło się częściej odwiedzać tę miejscowość. Wywoziliśmy skazanych, powiązanych, wrzuciliśmy do rowu, żywcem zakopywali. Widziałem przerażone twarze skazanych, gdy sypaliśmy na nich piach. Śledztwo przeprowadzaliśmy w więzieniu i na plantach. Egzekucję na Firleju. Gdy była ładna pogoda, to wtedy mieliśmy okazję wyżycia się. Wydłubywaliśmy bagnetami oczy. Rozpływaliśmy brzuchy, wkładając karbit. Cieszył nas ten widok konających ludzi w męczarniach. Na zakończenie zabawy wrzucaliśmy granat do rowu, zasypując, nie zwracając uwagi, czy wszyscy są zabici.
czasami powiązanych wrzucali do rowu żywych, oblewając benzyną tak, że to były żywe pochodnie. Razu pewnego, gdy wieźliśmy ludzi z więzienia na skazanie, a ponieważ droga była piaszczysta, a samochód nam zagrzązł w piachu, nie mogliśmy wyjechać. Wzięliśmy 5 skazanych ze związanymi rękoma i nogami żywych, podłożyliśmy pod koła samochodu, żeby wyjechać. Z ludzi tych wychodziły kiszki, krew buchała z ust, gdy koła samochodu na nich właziły. My gestapowcy na ten widok byliśmy obojętni. Nawet nas bawiło, bo co się nie robiło dla Führera. Ale były też tacy, którzy śpiewali jeszcze Polska nie zginęła. Jednego śmiałka przerżnęliśmy piłą na 2 części. Raz pewnego, gdy przywieźliśmy skazańców na miejsce, a jeszcze nie były wykopane doły, wybraliśmy kilku silnych, rozwiązali ręce i nogi. Dostali łopaty do kopania dołu, ponieważ padał deszcz, krzyczeliśmy, by szybciej kopali dla siebie wspólną mogiłę. Wykorzystał jeden moment i uderzył ostrzem łopaty mego kolegę w kark, odcinając mu głowę. Strzeliłem do niego. Niektórzy wykorzystali moment, porzucali łopaty, zaczęli uciekać. Zostali poszczelane jak kaczki. Był to ciężki dzień, bo sami musieliśmy wykopywać i zakopywać dół. Od tego czasu nie kazaliśmy kopać dołu, baliśmy się. Dziś jestem człowiekiem starszym i sumienie mnie dręczy, że tych ludzi mam na sumieniu. Boję się komu przyznać, żebym nie odpowiadał za te morderstwa. Jestem Niemcem, lecz mam bardzo dużo kolegów Polaków, którzy są dla mnie bardzo życzliwi. Ja też jestem dla nich życzliwy, lecz boję się przyznać o tym, co robiłem w Polsce. Piszę ten list do polskiej organizacji, dlatego może mi się trochę ulży na sumieniu. Proszę nie wierzyć, jestem tu w Niemczech od 1945 roku, lecz nie mogę tu się przyzwyczaić do tych ludzi. Żałuję teraz bardzo to, co robiłem, lecz jest za późno. Sumienie mnie do końca życia będzie dręczyło i na pewno nie będę mógł za te krzywdy, które ludziom wyrządziłem, skonać. W 1942 roku wydrukowaliśmy ulotkę, którą rozkolportowaliśmy wśród Niemców. Pamiętam z tej ulotki takie zdanie. Na dnie duszy najbardziej zezwierzęconych charakterów drzemie jakaś maleńka iskierka uczciwości, która pobudzona w określonych warunkach pozwala człowiekowi odszukać swoje miejsce. Pozwala każdemu człowiekowi odszukać swoje miejsce wśród społeczeństwa. To byłoby tak, jak gdyby przewidywaniem z naszej strony, że taki list kiedyś będzie napisany. No, on próbuje tutaj rehabilitować się. To jest jego rehabilitacja. Czy to sadyzm, żeby się przypomnieć, co się robiło? Czy to ma być takie wpakowanie komuś szpilkę pod serce, że ja się w waszej szkole polskiej uczyłem, byście mnie traktowali jak dziecko, jak prosto jak obywatele polskie, a ja wam się tak odwdzięczałem. Może to być jakiś wyrafinowany. Jeżeli ja bym miała już, proszę pana, za 2 lata umierać, to mi wszystko jest jedno, ale bym się wyspowiadała, że już bym była, prawda, czysta. Bo nie wiemy, proszę pana, czy będziemy odpowiadać, czy nie będziemy, ale jesteśmy tego zdania, że musimy się do wszystkiego przyznać.
co by nie było, proszę pana, to musimy się przyznać. Więc wiedziałabym, że karę poniosę, prawda? Ale ja za 2 lata i tak umrę, to bym wolała z siebie zwrócić to, co żem złego zrobiła. Tak, tak ja uważam. I uważam, że on to samo, proszę pana, uważał, że już i tak długo nie będzie żył, i tak długo, bo już jest w latach, prawda? Więc po co ma iść z grzechami na tamten świat? Nam się zdaje, że my tylko tu tylko odpowiadamy. A tam jak będzie, to też nie wiemy, proszę pana. Także sumienie człowieka to doprowadza do wszystkiego. Nawet żeby wiedział, że ma przepaść przed sobą, to jeżeli ma sumienie, proszę pana, to musi się przyznać. Pani nie wierzyli w Boga. Oby to była właściwa skrucha, oby to było szczere, prawda? Oby to było szczere. Nie trudno jest tutaj powiedzieć, prawda? Wejść w jego tą psychikę, czy on to mówił tak. Czegoś budzi we mnie jakieś niedowierzanie. Nie wiem dlaczego, ale to ja bym trochę nie wierzył, że to jest szczere. Prawda? Ono nie jest całkiem szczere. Ma na pewno może dzieci, więc boi się, żeby te dzieci również wychować i w dalszym ciągu i jakiś byt im zabezpieczyć. I on chce jeszcze razem żyć z tymi dziećmi, bo przecież to on ma w tej chwili na pewno 54 lat, więcej nie ma. Dlatego po prostu pisze o sobie to, żeby bardziej z taką skruchą, żeby mu przebaczyć to. Tylko dlatego, ale bo pan rozumie, jeśli ja będę miała tak dobrze, miałam dobrze i będę miała jeszcze lepiej i będę miała otoczenie, miała swoją rodzinę, to każdy człowiek ma w sobie coś, że chce żyć. Nawet ten, który mówi, że nie chce żyć, to on w ostatniej chwili mówi, że on jak już śmierć zagląda do oczu, to on chce żyć, bo widzi, że tu wszystko zostawia, tu jest wszystko dobrze. A on chce żyć z tego względu, że po prostu, jak to sformułować, chce, żeby jak najdłużej być razem z tą swoją rodziną. I on też tak chce. Nie umiem tego, bo jestem zdenerwowana. Człowiek jest twardy, póki jest młody, kiedy mu nic nie zagraża, czuje się, że będzie żył, Bóg wie dokąd i ten czas jego rozrachunku z własnym sumieniem, załóżmy, jest odległy, ale w chwili, kiedy widzi, że ten rozrachunek z własnym sumieniem jest już bliski i to nie wiadomo, jak on wypadnie, wtedy się ludzie łamią. A jak jest młody, no to coś tam, jeszcze tam te 30, 40 lat przede mną jest, to on sobie nie zdaje sprawy z tego, a później, jak już przyjdzie starość i to jeszcze przyjdą myśli różne, no to wtedy... Ale jeżeli by to zrobił taki człowiek, który naprawdę chodził do polskiej szkoły, uczył się razem z polskimi dziećmi i zaznał tymi samymi serca od nauczycieli polskich. Gdyby się to teraz on zjawił, no to proszę pana, to pewnie, że tylko wziąć go wypalić mój tyle. Jak on tyle ludzi wywalił, to dlaczego jemu można być życia darować? Ale sumienie by było odpowiadalne, proszę pana, bo powiedzmy, ja bym tego, no tak, zabił tyle ludzi, zamordował, a teraz ja znów biorę na siebie ten ciężar. No, no taka jest sprawa. Chcieliśmy, aby w tych kategoriach zniknęło z naszego słownika słowo zemsta, a tylko pozostało słowo kara. Bo w tym czasie zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że każda zemsta rodzi zemstę następną. Ale proszę pana, gdyby powiedzmy ci ludzie wstali, co teraz u nich zamordował, to na pewno by nie patrzyli na to i nie patrzyliby na swoje sumienie, tylko by go zamordowali.
a my mu darujemy, bo tak my jesteśmy tacy. I ci, co żyją, muszą dać wyrok dla tych, którzy tak. przed niego zginęli. Dlaczego, proszę pana, jak przez krowie człowiek i pójdzie do sądu, to dlaczego tylko ukarają go? A dlaczego niby jego ma nie ukarać? Choć w sumie nie mają ci sędziowie, co prawda, ukarają. Ale jednym słowem, proszę pana, karą. W każdym razie do tego, którego miałem pretensje, jeśli chodzi o mojego ojca, to na pewno był inny, tak? Ale nie mniej został zabity przeze mnie. No. To już tak, że niby historia, to już w historii stale wojny były i stale ludzie się zabijali. I tak, załóżmy, się utarło, ale tak się zastanowić, to przecież to jest straszne zabijać. Strzelać jeszcze raz, zabijać go. Nie. Już nie chodzi mi o swojego ojca, tylko chodzi mi o wszystkich ludzi. Ja mu nie przebaczyłam. On musi ponieść zasłużoną karę. Trudno byłoby mi jego rozgrzeszyć, prawda, za te rzeczy. No. Nie byłbym mściwy, ale trudno by mi przy wspólnym stole zasiąść przy tym człowieku, który popełnił, prawda, takie rzeczy. Jak ja bym się zachował, gdybym ja zobaczył człowieka tego tu, w tej chwili? Chyba ja wiem, jakieś miłosierdzie, jakaś litość nadzwyczajna, jakieś coś. Jak w ogóle człowiek, każdy jeden dla drugiego, nie chciałby być przyczyną czyjejś śmierci, nie chciał, jak to mówię, ręki dokładać do czyjejś śmierci, ale proszę pana, ja nie wiem, jakbym się zachował, jakbym miał ze siebie wydusić przez gardło te słowa przebaczenia jakiegoś, to trzeba zapytać tych, którym się zabrało ojca, matkę, dzieci. Niech oni powiedzą, czy oni potrafiliby przebaczyć. Na to usprawiedliwienia nie ma. Na to tylko może być usprawiedliwieniem, proszę pana, ja wiem, jakaś kara, którą może on by sobie sam zawyrokował. Co on zrobił za to wszystko, co on by sobie sam zawyrokował. Ten człowiek to już coś tam, jemu dużo nie zostało, to już jego sumienie gryzie. O, tu ma, w tym wypadku ma karę i jego śmierć oczywiście nie będzie jemu lekka, no. On się już gryzie, ile się jeszcze będzie gryzł? A czy skrócić mu o te 2-3 lata życie, no i co już właściwie jeszcze brać kogoś, no, tak się zastanowić na sumienie własne. No, niech jego sumienie, niech się on z tym sumieniem własnym, załóżmy, no, prawuje. Jeżeli on by siebie uniewinnił, to w takim razie świat wcale nie zna sprawiedliwości. Niech on sobie teraz wymierzy karę, bo jaką karę za takie okrutne zbrodnie? Kara śmierci to jest łaską jeszcze. Kara śmierci byłaby łaską, proszę pana, prawda? To pisałby do każdego, do wszystkich. Koledzy moi, brońcie mnie, przedstawcie mnie. Ja chcę naprawić swoje zło. Ja chcę wrócić do Polski. Ja chcę odsiedzieć, być ukaranym za to wszystko. A wy mnie brońcie, ja z szczerym sercem wszystko opowiadam, do czego mnie zmuszano, ja musiałem to zrobić. Rozgrzeszyć go. Przypuśćmy, no powiedzieć tu, jak to mówią, jako katolik, prawda, jako to, można rozgrzeszać, można nie rozgrzeszać. Trudno mi tutaj, prawda, zabrać głos taki konkretny. Tych rzeczy trudno jest zmazać. Chcę naprawić wszystko zło, co zrobiłem. Chcę dać dowód, że mnie zmuszano do tego. A ja proszę wszystkich kolegów, którzy ze mną do szkoły chodzili i nauczycieli, którzy żyją, aby w tej strasznie ciężkiej mojej chwili byli łaskawymi i bronili mnie. Nawet gdyby ten list spisany był na mój adres, ja bym się tego nie podjął. Po tym, co on zrobił, to ja bym nie mógł mu podać ręki, zasiąść przy wspólnym stole z takim człowiekiem. Gdybym wiedział, wie pan, nie umie odpowiedzieć na to. Jestem tak pełen żalu i bólu, proszę pana, że tym bardziej boli mi to,
że było to dziecko kiedyś w szkole. I uczyło go się. I uczył się z innymi. I myśmy traktowali go jak dziecko. Właśnie ja bym chciała przebaczyć, ale ja nie mogę przebaczyć. Bo mi coś nie daje przebaczyć. Przeszkadza mi to, że ja mam przed oczyma te ofiary wszystkie. Tylko to mi przeszkadza. Ja w ogóle o tym nie mogę mówić, bo ja się denerwuję. Pan rozumie, jak mój ojciec wyszedł z procesu i mówi do mnie tak. Gieniu, ja dostałem karę śmierci. I załamany, zgarbiony, młody człowiek zrobił się w jednej chwili staruszkiem. Pan rozumie mnie to. Pan tego nie widział. Jak ja mogę przebaczyć? Gdyby można, gdyby był jakiś sposób, żeby on usłyszał taki głos, podaj nazwisko, imię, wyraź skruchy jak człowiek publicznie, to może te serce polskie chociaż zbolało, ale może by przypatrzyło. Więc dlatego, żeś ty tyle wymordował, więc tobie się należy teraz tylko kulka w głowę. Było ci dobrze i zbrodnie wykonywałeś według swojego sumienia, nie według rozkazu, tylko według swojego sumienia i to sumienie musi Polska zbudować i odpłacić. Pan był żołnierzem i ja byłem żołnierzem ruchu oporu. Dziwię się panu, że pan w ten sposób potrafił i mógł postępować. Pan postępował nie jako żołnierz, pan postępował jako morderca. Proszę pana, chciałabym pana zapytać, po tylu latach, gdzie znajduje się ciało mojego ojca, Mortki Stanisława, który w 37 roku wykrył waszą radiostację na Godowie? I chciałabym panu powiedzieć, że nigdy panu tego nie przebaczę i będę pana szukać do końca swojego życia, tak jak pan szukał mojego ojca. Dlaczego pan taki podły był? Chodził pan do szkoły. Ojciec pana pracował w wytwórni broni, zarabiał dużo pieniędzy. Po wkroczeniu waszych wojsk pan mordował naszych ojców, matki, siostry i braci. To pan na Pirleju odkrył to miejsce, żeby tam mordować. Niech pan powie, dlaczego po tylu latach, niech pan powie, dlaczego pan to robił. Czy panu taka bieda była? I chciałam panu jeszcze powiedzieć, może panu to nie jest wiadome, że całą okupację pracowałam w podziemiu i byłam łączniczką Armii Krajowej. I z tego nawet tytułu nigdy panu nie przebaczę. I będę pana szukała. Chciałam panu powiedzieć, że wiem, gdzie pan się znajduje i dotrę do tego miejsca. Poprzez władzę, bo władze mi dopomogą. Nazywam się obecnie Karasińska Eugenia, mieszkam w Radomiu,
I moja matka żyje i pamięta pana. Pan w tej chwili ma ponad 50 lat. Bo w tym czasie, kiedy pan mordował, miał pan 26 lat. Był pan rozumnym człowiekiem. Mógł pan się zastanowić, że przecież pan zabiera istoty ludzkie od rodzin. Nie miał pan żadnych skrupułów. Pan pisze list, że pan ma w tej chwili skrupuły, że pan już jest starym człowiekiem. Nie wierzę panu tego. Pan się boi przed odpowiedzialnością. Pamięta pan ten proces mojego ojca Stanisława Mordki na Żeromskiego pod 21 w Sondergericht, jak ojciec mój był wraz z tymi dwoma oficerami sądzony i mój ojciec dostał karę śmierci przez pana. I wyżeście sami wykonali z bratem, pan i pana brat wykonaliście wyrok na moim ojcu 21 maja w piątek o godzinie 4 nad ranem w Kosowie. Niech pan sobie przed oczyma to wszystko przedstawi. I niech pan wie, że cały czas myślałam, gdzie pan się znajduje. I nadeszła ta chwila, że może pana jeszcze ujrzę. Nie mogę już dłużej mówić, bo przypomina mi się to wszystko. Przypomina mi się, jak pan stał przy oknie na Żeromskiego, na pierwszym piętrze. Był pan uśmiechnięty, pana siostra, nie wiem czy rodzona, czy stryjeczna, pana brat i jeszcze asysta gestapowców. I tam cieszyliście się bardzo, że mój ojciec zbity i skatowany podczas procesu zemdlał, bo dowiedział się, że zostawia troje dzieci, żonę i dowiedział się, że będzie miał karę śmierci, że wyrok zostanie bezwzględnie wykonany. Jak będzie pan słuchał mojej wypowiedzi, niech pan sobie przypomni. Pan mnie na pewno pamięta, jak ja byłam w gestapo prosić pana, że chce się dowiedzieć, co z moim ojcem. I ja pana też pamiętam, bo pan był wysoki, barczysty i o takiej razowej gębie niemieckiej, takiej hitlerowskiej. Szkoda tylko, że miałam za mało lat i że nie zorientowałam się tak w porę, żeby prosić szefa okręgu radomsko-kieleckiego, generała Ziendarskiego, żeby mi dał broń i żebym mogła pana wówczas już sama się oprawić na panu. Za mało lat miałam, to chcę panu powiedzieć. Nienawidzę pana. Jestem jednym z tych, którzy napadnięci zostaliśmy zmuszeni do zabijania ciebie i podobnych tysięcy. Ale pamiętaliśmy przez cały czas, aby przymus zabijania nie spaczył naszych charakterów. Dziś chcę się podjąć twojej obrony. Nie dlatego, aby przebaczyć. Nie dlatego, aby zemścić się, ale dlatego, że chcę znaleźć w sobie tą siłę, która była podstawą moralną naszego działania przez cały okres koszmarnych lat okupacji. Thank you.